Zadanie trzecie. Atomy pierwiastków chemicznych mogą występować w różnych stanach energetycznych. Stan o najniższej energii nazywamy stanem podstawowym, a stany o energiach wyższych – wzbudzonymi. Atom germanu w stanie podstawowym ma dwa sparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4s i dwa niesparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4p. Czyli mamy tutaj dwa sparowane i dwa niesparowane. Oceń, czy możliwe jest obsadzenie elektronami podpowłok 4s i 4p w atomie germanu w sposób przedstawiony poniżej. Odpowiedź uzasadni. Rozrysujmy sobie ten stan podstawowy. Czyli wygląda on następująco. Mamy tutaj dwa elektrony na podpowłoce 4s definitywnie i dwa elektrony niesparowane na podpowłoce 4p. Aby uzyskać stan przedstawiony tutaj graficznie w tym zadaniu, musimy jeden elektron wzbudzić, czyli ten z podpowłoki 4s przeprowadzić na wyższy poziom energetyczny, czyli na podpowłokę 4p. Jak widzimy, otrzymujemy tego typu stan, więc naszą ocenę zapiszemy jako tak. Natomiast jako uzasadnienie to, że atom germanu jest w stanie wzbudzonym. Równie dobrze można by napisać, że jest po prostu w stanie o wyższej energii, zgodnie z tym, co jest podane w informacji.